Hello, siemanko, St. Moritz. Cóż, była zapowiedź relacji opowieści o interkomach. Tu mamy mikrofonik przyczepiony, małe urządzonko sterujące na kasku, zupełnie nieodczuwalne. Jakoś tam udało nam się pochować te kabelki pod kaski i no, pierwsze wrażenia? Jest super, naprawdę super jakość dźwięku. W czasie jazdy nic nie szumi, nawet przy większych snowboardowych prędkościach nie ma żadnych gwizdów. Można spokojnie, cicho komunikować się, pogadać sobie, ustalić dokąd jedziemy. No i to najważniejsze dla mnie na przykład, bo jak wiecie, uczę na snowboardzie, troszeczkę poprawić sobie pozycję, skorygować, zapowiedzieć jakieś ćwiczenia, elementy. Bardzo fajna sprawa. Kolejna rzecz, zasięg. Zasięg jest spory, ale jest jeden mankament. Gdy nie widzimy się, gdy jest jakaś góra, czyli ukształtowanie terenu, przerywa łączność wzrokową, tak samo przerywa na chwilę łączność interkomową. No ale to jakby chyba jasne jest przy tego typu urządzeniach. Praktycznie pomyślane są po to, żeby mógł kierowca z pasażerem na motocyklu sobie porozmawiać, czy między dwoma motocyklami. Ale sprawdzi się to na pewno też i w offroadzie, sprawdza nam się tutaj na stoku. Myślę, że zakup był bardzo dobry. No i oczywiście polecam, jeżeli kupować to Wszechlas 4x4. Damian, dzięki i do zobaczenia.